Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy program jest poświęcony postaci Chrystusa, filmom na temat Chrystusa, między innymi filmowi pod tytułem Sprawa Chrystusa, który między innymi gościł na Festiwalu Filmów Chrześcijańskich. Zaraz wytłumaczę, czemu się o ten film oprzemy. Zresztą film bardzo nietypowy, ponieważ na podstawie książki opartej o fakty, książka powstała za pomocą ręki dziennikarza, niegdyś zdeklarowanego ateisty, który nagle stanął przed groźbą rozpadu rodziny. Jego żona bardzo głęboko się nawróciła i on po prostu postanowił część swojego życia poświęcić na rzeczywiste takie śledztwo, no nazwijmy dziennikarskie, na ten temat, czy Chrystus istniał, czy był ukrzyżowany. Cały ten film oparty jest faktycznie o fakty z życia istniejącej realnie postaci. Film Sprawa Chrystusa oparta jest konkretnie na historii Lee Strobla, laureata zresztą Nagrody Pulitzera. I tutaj na podstawie właśnie jego książki powstał scenariusz filmu. Film, który mówi o tym dziennikarzu wcześniej pracującym między innymi w Chicago Tribune, który osiągał liczne sukcesy, wiele sukcesów życiowych, aż tu nagle taki właśnie przełom w życiu, więc ten film spowodował dosyć spore zainteresowanie w licznych telewizjach internetowych, był omawiany. I dlaczego o tym filmie mówię? Ponieważ tutaj jakby natchnieniem do analizy tutaj z tej strony historyczno-analitycznej postaci Chrystusa jest książka Berta Hellingera, którego Państwo na pewno znacie, pod tytułem Bóg w kościołach. Książka tutaj wydana w roku 2012-13, oryginał i to tłumaczenie polskie. Można powiedzieć, że Hellinger jest bardzo znany w wielu środowiskach jako terapeuta, ten specjalista od tak zwanych ustawień. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że Bert Hellinger był wcześniej de facto duchownym, właściwie można powiedzieć, był misjonarzem w zakonie chrześcijańskim, katolickim, spędził tam około 25 lat i on po prostu porzucił życie zakonne, zagłębiając się w psychoanalizę i tą teorię ustawień. Natomiast nie dość, że opuścił zakon, to jeszcze w dodatku ta jego książka Bóg w kościołach de facto zaprzecza jakby chrześcijaństwu, czy on bardzo radykalnie wypowiada się na temat chrześcijaństwa, między innymi utożsamiając postać Chrystusa z mitami wcześniejszymi ze starożytnej Grecji i Rzymu, kiedy to między innymi w tych starych mitologiach była nieraz mowa o poświęcaniu dzieci, czy też zaślubinach postaci boskich z kobietami na ziemi. Dlatego też Hellinger został bardzo zaatakowany na przykład przez Radio Maryja, gdzie zarzucono mu wręcz zdradę. Pojawił się taki bardzo, bardzo szeroki tekst, który właśnie tak to nazywa, że Hellinger jakby zdradził chrześcijaństwo. Cała jego ta tutaj oprawa tej książki mówi między innymi właśnie o tym, co on tak bardzo negatywnie postrzegał, czyli skazanie dziecka czy syna na ofiarę. Hellinger tutaj jakby powątpiewa, czy prawdziwy Bóg byłby w stanie coś takiego uczynić i w ogóle nie podobają się mu po prostu te ofiary z dzieci. Więc on chrześcijaństwo utożsamił z czymś straszliwie krwawym, okrutnym, gdzie w ogóle ci bogowie w kościołach chrześcijańskich nie są tym Bogiem, o którego jakby chodzi. No niemniej, no można by skonstatować, że jednak Hellinger
pomimo swojej rewolucyjnej teorii zmarł. Czyli powiedzmy, że nie uzyskał nieśmiertelności za pomocą przekreślenia tych podstaw chrześcijańskich. No ale zastanówmy się, dlaczego jest taka ogromna rana właśnie wśród chrześcijan, którzy cały czas gdzieś szukają takiej właśnie szpilki, znaczy chodzi mi o tą główkę igły w stogu siana, dlatego że z jednej strony to poświęcenie Chrystusa dla ludzi jest zrozumiałe przez wiele środowisk i nawet wiele środowisk alternatywnych w tego Chrystusa bardzo wierzy, czy tak w rzeczywistości go uznaje. Ale faktycznie część osób ma jakieś takie wątpliwości w sprawie tej ofiary, o której mówi Hellinger. I dlatego ja nie chcę analizować tego od tej strony, bo to są sprawy jakby nie do zgłębienia przez umysł, jeżeli przyjmiemy, że religia jest w ogóle niepojęta czy nieogarnialna do końca przez umysł. Natomiast chciałabym właśnie skoncentrować się między innymi na tym filmie Sprawa Chrystusa, przy okazji przypomnieć też film Pasja, również poświęcony Chrystusowi, gdzie pytają autorzy jednego z programów, jak to się dzieje, że ta pasja cały czas bije na głowę wszystkie filmy, bo tutaj zwróćmy uwagę, że ten film Gibsona rzeczywiście wzbudził ogromne emocje. Również były też pretensje o to, że ten film jest zbyt krwawy. No niemniej był to na pewno przełom filmowy. Natomiast ja chciałabym Państwu przy okazji jeszcze powiedzieć o takiej sprawie, która tutaj w kulisach się pojawiła. Mianowicie na przykład żydowska gazeta Haaretz, która w ostatnim czasie bardzo zbliżyła, można powiedzieć, swój pogląd, światopogląd polityczny do tutaj różnych poglądów na terenie Polski, w sprawach stricte politycznych. Teraz natomiast w tym Haaretz ukazała się dosłownie cała seria, zatrzęsienie artykułów na temat odkryć poświęconych właśnie Chrystusowi, właśnie jego życiu w Jerozolimie, gdzie nagle po stronie żydowskiej zaczynają się jak grzyby po deszczu pojawiać odkrycia archeologiczne dotyczące świątyń, gdzie Chrystus występował, dotyczących miejscowości, gdzie on się pojawiał, na przykład to znane Emaus. Ponoć ostatnio zostało odkryte w takiej oryginalnej formie, jak jest opisane w Nowym Testamencie. Ponadto no też twierdzą archeolodzy, że odkryli jeden z wizerunków Chrystusa w wieku bardzo młodym na jednej ze ścian, właśnie też w Izraelu. No przypomnijmy, że też całkiem niedawno odkryto malowidło w postaci fresku Cudowne rozmnożenie ryb, które również strona izraelska twierdziła, że jest to potwierdzenie tego, że Chrystus faktycznie czynił te cuda i rozmnażał ryby. Tutaj widać jakieś bardzo silne przekonanie naukowców, że to są rzeczywiście dowody tego jego istnienia tam na tym terytorium. Ale tutaj właśnie ta gazeta Haaretz między innymi opublikowała artykuł, który jest składa się z wypowiedzi profesora Knolla, autora książek, no można powiedzieć, dosyć ciekawych na temat Biblii i chrześcijaństwa, gdzie on odnosi się do samego przypadku śmierci Chrystusa i mówi dosyć interesujące rzeczy, że w tamtym okresie w Izraelu tak naprawdę nie było jakiejś jednolitej grupy Żydów, Izraelczyków, którzy by tego Chrystusa na przykład uśmiercili, że w ogóle był bardzo zróżnicowany ten naród izraelski, jeżeli chodzi o grupy. On twierdzi, że ci tak zwani faryzeusze w rzeczywistości popierali Chrystusa i w wielu sprawach się z nim zgadzali i tak naprawdę on został wydany i osądzony przez
grupę osób, która wówczas zdominowała sądownictwo w Izraelu, sadyceuszy między innymi, którzy w rzeczywistości stanowili mniejszość w Izraelu i według właśnie tego profesora Knolla w rzeczywistości Chrystus miał, można tak nazwać, większościowe poparcie w Izraelu, a wśród nawet tych wyznawców Tory i takiego stricte judaizmu dosyć duże zrozumienie budził jego ten mesjanizm, czy taka myśl mesjańska, która też towarzyszyła całemu temu ludowi, który tam mieszkał. No i według profesora Knolla doszło do sytuacji takiej wysoce mało prawdopodobnej historycznie, a która wystąpiła właśnie przez przypadek takiego niekorzystnego splotu okoliczności, że właśnie ci sadyceusze posiadali tą większość w sądownictwie i oni jakby przyczepili się Chrystusa o coś, o co ta reszta nie miała w ogóle pretensji, także doprowadzili faktycznie do jakiegoś procesu sądowego, po czym tak de facto ostatecznego wyroku dokonali Rzymianie. Więc tutaj w ogóle ze strony tych środowisk żydowskich jest jakaś taka duża chęć zaakceptowania tego chrześcijaństwa, przyjęcia za fakt, że ten Chrystus na terenie Izraela rzeczywiście się poruszał, a co potwierdzają właśnie te liczne odkrycia archeologiczne z ostatnich czasów. Co ciekawe, tam nie ma żadnego jakiegoś powątpiewania. Ja nie spotkałam się w tych opisach prasowych z jakimś gdybaniem czy powątpiewaniem, tylko wręcz ze stwierdzeniami, że to tak po prostu było. I no i właśnie oni twierdzą, że no powiedzmy, czy profesor Knoll, że tak naprawdę tego aktu skazania dopuścili się Rzymianie, którzy tak naprawdę 30 lat wcześniej mieli do czynienia z bardzo podobną sytuacją z czyjejś innej strony, że ktoś po prostu im zagrażał politycznie i oni utożsamili Chrystusa z wrogiem tego Rzymu, po czym, co ciekawe, po latach już, po iluś latach od czasu ukrzyżowania, z kolei Rzymianie najechali na tą Jerozolimę, którą zniszczyli i jeszcze co ciekawsze, zniszczyli właściwie tych sadyceuszy, którzy wcześniej właśnie Chrystusa sądzili. Także de facto nie jest to wszystko w ocenie Knolla takie, jak to się na ogół przedstawia. Zresztą widać tutaj po stronie tych właśnie środowisk żydowskich, które on reprezentuje, taką chęć uleczenia pewnej rany, która jest po stronie po obu jakby stronach i tych i chrześcijan, ich wyznawców judaizmu, gdzie doszło do takiego spiętrzenia emocji. Natomiast on mówi, że taką ciekawostką jest, że w tamtym okresie też wielu Żydów po prostu oczekiwało na zwycięskiego wojownika. Dla nich Mesjasz, ktoś kto był Mesjaszem, to miałby być zwycięski wojownik. Chrystus z kolei przedstawiał się jako taki cierpiący i niestosujący przemocy, biedny i słaby Mesjasz. I to nie zgadzało się w jakimś stopniu ze stereotypem, na który po prostu czekano. Natomiast cały czas profesor Knoll podkreśla, że właśnie generalne poglądy, które Chrystus wyznawał, wówczas się spotykały rzeczywiście z dużym zrozumieniem po stronie tych różnych grup Izraelitów, w tym właśnie, co ciekawe, tych faryzeuszy. I on mówi, że gdyby tamte grupy pozostałe jego sądziły, to na pewno by do tego skazania nie doszło. Ciekawym też aspektem, takim rzeczywiście na może medytację niedzielną, jest, że druga rzecz, która tym Żydom jakby się tak nie do końca zgadzała z ich koncepcją pierwotną Mesjasza, było to, że oni sądzili, wiele osób tak sądzi po dziś dzień wśród tych, powiedzmy, wyznawców judaizmu, że Bóg nie może cierpieć. Stąd też brały się właśnie zastrzeżenia do
tej ofiary na krzyżu i stąd też jest ta teoria właśnie Berta Hellingera, że jemu się też coś nie zgadzało, że tam Bóg wystawił Chrystusa jako swojego syna na cierpienie. Natomiast profesor Knoll naprawdę w sposób bardzo intrygujący opisuje, że on, że to wszystko nie jest takie jednoznaczne, ponieważ daje się znaleźć przykłady też w Starym Testamencie dowodów na to, że ten Bóg cierpiał razem ze swoim ludem. Że on, że tak jak wcześniej się wydawało, że on jest ponad cierpieniem, tak tutaj się okazuje, że to cierpienie nie jest wyłącznie cechą ludzką, tylko w momentach, kiedy na przykład, tutaj jest na przykład Księga Izajasza cytowana w artykule, o którym ja mówię, że po prostu że we wszystkich dolegliwościach narodu ten Bóg był dotknięty. A tutaj są słowa Lamed Alef oznaczające nie i do Lowaw oznaczające do niego, co tutaj mówi ten tekst, że jest to bardzo istotne w tym kontekście, ponieważ pokazuje właśnie, że ten Bóg odczuwa żal i że uczestniczy w cierpieniu określonego narodu. Stąd też ten obraz cierpiącego Boga w Biblii się pojawia wcześniej już, zanim pojawia się w przypadku Chrystusa. I stąd można to po prostu wszystko zintegrować, ponieważ Bóg uczestniczy właśnie w tym cierpieniu swojego ludu, a ten Mesjasz przez to w związku z tym no, może posiadać taki właśnie boski status, skoro przyznamy Bogu prawo do współcierpienia z ludem. Więc to rzeczywiście jest bardzo takie no... intrygujące filozoficznie, bo na co dzień faktycznie nie zastanawiamy się nad tym. Wydaje się, że Pan Bóg to jest ktoś, kto jest zawsze zadowolony i ucieszony, nawet jak ludzie cierpią. No tutaj okazuje się, że są podwaliny w tych tekstach wcześniejszych starotestamentowych, że tak niekoniecznie było. Więc bardzo ciekawy ten tekst, o którym mówię, opowiada między innymi właśnie o tych takich, no, można powiedzieć, pechowych sytuacjach, kiedy właśnie sadyceusze uzyskali tą tajemniczą większość w Izraelu. I dlatego gdyby byłby sądzony przez faryzeuszy, to zostałby prawdopodobnie uniewinniony. A co, to jest o tyle ciekawe, że my też na ogół tych faryzeuszy kojarzymy z kimś, o kim Chrystus mówił niezbyt korzystnie, bo wyciągał im winę, że są zbyt tacy szczegółowi, detaliczni w swoich osądach, no ale okazuje się, że byli bardziej jego zwolennikami niż właśnie tamta pozostała reszta. Stąd też ostateczne jakby wnioski są takie, że to nie cały naród żydowski jakby się porwał na Chrystusa, tylko ta mniejszość, która wtedy sprawowała władzę. No a na koniec właśnie egzekucja była wykonana przez rzymskich żołnierzy. Jeszcze chciałabym tu Państwu powiedzieć, że ten właśnie profesor Knoll mówi o sobie, że on bardzo lubi tak właśnie po prostu stawiać takie sprawy przed obliczem nauki, ponieważ rolą nauki jest kwestionowanie konwencji, które my wyznajemy i znajdowanie zupełnie nowych rzeczy. Stąd też tutaj właśnie w sposób taki naukowo-historyczny spróbowano to popatrzeć na to wszystko od całkiem nowej strony. Zarzuca się wprawdzie, że ten profesor Knoll pojawił się na scenie o 54 lata za późno, to między innymi opinia Kleinberga. Ale tak czy tak profesor Knoll napisał właśnie kilka publikacji bardzo ciekawych na temat Biblii, a jeżeli chodzi o jego osobę, to urodził się w 52 roku, dosyć ciężkie może miał życie, ponieważ przeżył właściwie z rodziną, kiedy
były wojna o niepodległość w 1948 roku. I między innymi jest współtwórcą Instytutu Hartmann, Shalom Hartmann Centrum takiej edukacji i myśli. Jak właśnie podkreśla, że bardzo lubi nieszablonowo myśleć, stąd też między innymi w 2007 i 2008 roku się odnosił też do objawienia Gabriela, mając na myśli tego anioła Gabriela, który wskrzeszał z kolei mesjańskiego przywódcę z martwych po 3 dniach. Tutaj też była debata naukowców, jak to jest z tym wskrzeszaniem po 3 dniach, bo też próbowano sięgać do historii, że taki rys, taki schemat zmartwychwstania po 3 dniach uczestnictwa w tym anioła, to było coś już wcześniej istniejącego. I dodają też tutaj ci analitycy, że właściwie na tle tego wszystkiego, co teraz powiedziałam, Chrystus powinien być postrzegany jako taki przywódca narodowy, który nawet właśnie nie zasługiwał właśnie na żadne wyśmianie, tylko wręcz idealnie pasował na te czasy, jakie były. Natomiast wierzył, że po prostu jego rolą jest odkupić ten rejon i w związku z tym z tego powodu się poświęcił. Natomiast profesor Knoll wydał między innymi książkę Genetyczny kod Biblii, skąd pochodzimy, gdzie z kolei też zaproponował całkiem nową lekturę tekstów starożytnych. Tutaj właśnie mówi, że ten naród żydowski się wywodzi z różnych grup, które się ze sobą po prostu łączyły różne przekonania, rytuały, ale ten jego pogląd sprzeczny jest z kolei z systemem szkolnym w Izraelu, gdzie to całkiem inaczej przedstawiano. Także ta książka, jego autorstwa była bardzo szeroko dyskutowana. Chciałabym jeszcze na końcu Państwu polecić ten właśnie film, o którym mówiłam na początku, Sprawa Chrystusa, w którym dziennikarz mówi, że wprawdzie nie ma żadnych dowodów bezpośrednio na to, że dla przykładu ciało Chrystusa było owinięte w całun turyński, to jednak każdy, kto ten całun zobaczy, staje się jakby nowym człowiekiem i widzi rzeczy w nowym świetle. Faktycznie całun z reguły przemawiał do wielu osób, jak też no, prowadzono w zasadzie badania, które potwierdzały, że dowodziły, że było to no, na granicy więcej niż pewne, że po prostu owijał ciało, które bardzo, bardzo było dotknięte przez jakiś ból. Także chciałam Państwa zostawić z takimi przemyśleniami właśnie na tą niedzielę, z uwagi na to, że cały czas jesteśmy w takim niepewnym świecie, gdzie wszystko się chwieje i wydaje mi się, że warto właśnie w kwestii choćby przemyśleń Berta Hellingera po prostu sobie to wszystko poskładać i na pewno te filmy na temat Chrystusa są przynajmniej godne tego, żeby poświęcić im 15 minut, żeby zobaczyć te trailery. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.